Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Łaska i pokój od Tego, który był, który jest i który przychodzi, niech będą z wami. I z Duchem Twoim. Kochani bracia i siostry, bardzo serdecznie witam was na Jasnej Górze, przed cudownym wizerunkiem naszej Matki Królowej, która przed chwilą zaprosiła nas tu, przed jej oblicze, ale do ołtarza, na którym będziemy sprawować Najświętszą Eucharystię. Zostaliśmy jakby wprowadzeni do komnaty królewskiej przez intradę piękną, przez odsłonięcie cudownego obrazu Matki Bożej, ale ona od razu pokazała nam na Chrystusa. To z Nim macie się spotkać, a ja będę pośredniczyła i będę się z wami modliła. Pozdrawiam was tu obecnych w kaplicy Matki Bożej. Pozdrawiam wszystkich, którzy dzięki telewizji Trwam, dzięki przekazowi internetowemu łączą się z nami w tej Najświętszej Eucharystii. Dziś w święto świętej Marii Magdaleny. Intencje tej mszy świętej przez moją posługę o potrzebne łaski dla Bogumiły Sławińskiej w 64. urodziny. Ojciec Savio modli się o błogosławieństwo, zdrowie, potrzebne łaski dla Janiny i Piotra. Ksiądz Artur prosi za swych rodziców, Danutę i Jana Skrzypków, 55. rocznicę zakramentu małżeństwa, dziękując za te lata małżeństwa, za wszelkie dobro i dar i łaski, a powierzając ich opiece Matki Bożej, prosząc o umocnienie, miłości, o zdrowie i błogosławieństwo Pana. Ojciec Bartosz, nasz gość, odprawia w intencji przygotowań do 41. pielgrzymki podlaskiej na Jasną Górę oraz w intencji ofiarodawców i uczestników grupy czwartej z Siedlec. Z kolei ojciec Longin modli się za świętej pamięci Sabinę Komczycką, a ojciec Leszek za zmarłych Antoninę, Władysława, Jana, Stanisława i Bernadetę Cygana. Pozostali kapłani w intencjach Panu Bogu wiadomych. Każdy z nas ma nadzieję dla siebie, dla swoich bliskich uprosić potrzebne łaski. Czyńmy to, ale najpierw oczyśćmy nasze serca z naszych słabości, niewierności, byśmy mogli godnie złożyć najświętszą ofiarę. Spowiadam się Bogu Wszechmogącemu, że bardzo zgrzeszyłem myślą, mową, uczynkiem i zaniedbaniem. Moja wina, moja wina, moja bardzo wielka wina. Przeto błagam Najświętszą Maryję, zawsze Dziewicę, wszystkich aniołów i świętych i was, bracia i siostry. Niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący i odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego. Panie, zmiłuj się nad nami. Panie, zmiłuj się nad nami. Chryste, zmiłuj się nad nami. Chryste, zmiłuj się nad nami. Panie, zmiłuj się nad nami. Panie, zmiłuj się nad nami. Chwała na wysokości Bogu, a na ziemi pokój ludziom dobrej woli. Chwalimy Cię, błogosławimy Cię, wielbimy Cię, wysławiamy Cię. Dzięki Ci składamy.
świata, przyjm błaganie nasze, który siedzisz po prawicy Ojca, zmiłuj się nad nami, albowiem tylko Tyś jest święty, tylko Tyś jest Panem, tylko Tyś najwyższy, Jezu Chryste, z Duchem Świętym w chwale Boga Ojca. Módlmy się. Boże, Twój Syn wybrał świętą Marię Magdalenę na pierwszą zwiastunkę wielkanocnej radości. Spraw, abyśmy przez jej wstawiennictwo i przykład głosili Chrystusa zmartwychwstałego i oglądali Go w Twojej chwale, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieku. Amen. Czytanie z pieśni nad pieśniami. Połóż mnie jak pieczęć na Twoim sercu, jak pieczęć na Twoim ramieniu, bo jak śmierć potężna jest miłość, a zazdrość jej nieprzejednana jak Szeol. Żar jej to żar ognia, uderzenie boskiego gromu. Wody wielkie nie zdołają ugasić miłości, nie zatopią jej rzeki. Jeśli by ktoś oddał za miłość całe bogactwo swego domu, z pewnością nim pogardzą. Oto Słowo Boże. Ciebie, mój Boże, pragnie moja dusza. Ciebie, mój Boże, pragnie moja dusza. Boże, mój Boże, szukam Ciebie i pragnie Ciebie moja dusza. Ciało moje tęskni za Tobą, jak ziemia zeschła i łaknąca wody. Ciebie, mój Boże, pragnie moja dusza. Oto wpatruję się w Ciebie w świątyni, by ujrzeć Twą potęgę i chwałę. Twoja łaska jest cenniejsza od życia, więc sławić Cię będą moje wargi. Ciebie, mój Boże, pragnie moja dusza. Będę Cię wielbił przez całe me życie i wzniosę ręce w imię Twoje. Moja dusza syci się obficie, a usta Cię wielbią radosnymi wargami. Ciebie, mój Boże, pragnie moja dusza. Bo stałeś się dla mnie pomocą i w cieniu Twych skrzydeł wołam radośnie. Do Ciebie lgnie moja dusza, prawica Twoja mnie wspiera. Ciebie, mój Boże, pragnie moja dusza. A
Alleluja, Alleluja, Alleluja. Mario, ty powiedz, coś w drodze widziała. Jam zmartwychwstałego blask chwały ujrzała. Żywego już Pana widziałam grób pusty i świadków anielskich i odzież ich chusty. Pan z wami i z duchem twoim. Słowa Ewangelii według świętego Jana. Chwała tobie, Panie. Pierwszego dnia po szabacie, wczesnym rankiem, kiedy jeszcze było ciemno, Maria Magdalena udała się do grobu i zobaczyła kamień odsunięty od grobu. Stała ona przed grobem, płacząc. A kiedy tak płakała, nachyliła się do grobu i ujrzała dwóch aniołów w bieli, siedzących tam, gdzie leżało ciało Jezusa. Jednego w miejscu głowy, drugiego w miejscu nóg. I rzekli do niej: Niewiasto, czemu płaczesz? Odpowiedziała im: Zabrano Pana mego i nie wiem, gdzie Go położono. Gdy to powiedziała, odwróciła się i ujrzała stojącego Jezusa, ale nie wiedziała, że to Jezus. Rzekł do niej Jezus: Niewiasto, czemu płaczesz? Kogo szukasz? Ona zaś, sądząc, że to jest ogrodnik, powiedziała do Niego: Panie, jeśli Ty go przeniosłeś, powiedz mi, gdzie go położyłeś, a ja go zabiorę. Jezus rzekł do niej: Mario. A ona, obróciwszy się, powiedziała do niego po hebrajsku: Rabbuni, to znaczy mój nauczycielu. Rzekł do niej Jezus: Nie zatrzymuj mnie, jeszcze bowiem nie wstąpiłem do Ojca. Natomiast udaj się do moich braci i powiedz im: Wstępuję do Ojca mego i Ojca waszego oraz do Boga mego i Boga waszego. Poszła Maria Magdalena i oznajmiła uczniom: Widziałam Pana i co jej powiedział. Oto słowo Pańskie. Chwała Tobie, Chryste. Umiłowani w Chrystusie Panu, drodzy bracia, najdroższe siostry. Dzisiejsze święto świętej Marii Magdaleny przenosi nas z powrotem do uroczystości zmartwychwstania Pana Jezusa. A przecież to najważniejsza uroczystość w życiu Kościoła, a tym samym i w życiu każdego z nas. Czytamy piękną Ewangelię, w której Jezus Chrystus objawia się naszej Marii Magdalenie. Od niedawna, od 6 lat, dzisiejszy dzień jest świętem. Podniesiono go do rangi święta, uczynił to papież Franciszek. Zainspirowany nauką Kościoła i Soboru Watykańskiego II, również zainspirowany pięknym listem o godności kobiety Dignitatis Mulieris Dignitatem świętego Jana Pawła II, gdzie Kościół i pasterze zwracają szczególną uwagę na zaangażowanie wszystkich ludzi w ewangelizację i przypominają, że każdy człowiek, i mężczyzna, i kobieta, są powołani do tego, aby głosić Chrystusa, głosić Chrystusa Zmartwychwstałego. I szczególną tę inspiracją właśnie do ustanowienia święta, aby podnieść do rangi święta, a jednocześnie bardziej zauważyć piękną postać Marii Magdaleny, papież Franciszek
ujrzał w tym liście świętego Jana Pawła II i ustanawia święto. Chce nam przybliżyć postać świętej Marii Magdaleny. Znamy ją z Ewangelii. Według tradycji biblijnej pochodziła z Magdali nad jeziorem Tyberiackim. Święty Łukasz i święty Marek mówią w Ewangeliach, że Pan Jezus wyrzucił z niej 7 złych duchów. A odtąd włącza się ona do grona jego wiernych słuchaczy i wraz z innymi niewiastami troszczy się o wędrujących z nim ludzi. Po raz drugi wspominają o Marii Magdalenie Ewangelię, pisząc, że była obecna podczas ukrzyżowania i śmierci Pana Jezusa. Mówi o tym i święty Mateusz, i Marek, i również święty Jan, a także przy zdjęciu jego ciała z krzyża i również w czasie pogrzebu Jezusa. Wreszcie Maria Magdalena była jedną z 3 niewiast, które udały się do grobu, aby namaścić pogrzebane ciało ukrzyżowanego Pana. Ale grób znalazły pusty. Kiedy ujrzała kamień od grobu odwalony, odsunięty, przerażona, że Żydzi zabrali ciało ukrzyżowanego Zbawiciela, składając je w jakimś niewiadomym miejscu, pobiegła do apostołów i powiadomiła ich o tym wszystkim. A potem, słyszeliśmy w Ewangelii, wróciła do grobu Pana Jezusa i przeżyła coś niesamowitego. Spotkanie ze zmartwychwstałym. Ukazał się jej najpierw w postaci ogrodnika i nie rozpoznała go. Ale gdy powiedział do niej po imieniu Mario, nie miała wątpliwości, że to Zbawiciel, Rabbuni, nauczycielu mój, kochany. Ty, za którym chodziłam wiernie, słuchałam cię, jesteś żywy. Jaka to piękna chwila w życiu Marii Magdaleny, która bardzo ukochała Jezusa. Niektórzy utożsamiali ją bardziej czy mniej słusznie z grzesznicą, skoro ewangelista pisze, że z niej Jezus wyrzucił 7 złych duchów, to może ta jawno grzesznica, która później wycierała stopy Jezusa, namaszczała je, wycierała włosami swej głowy. Niezależnie od tego umiłowała bardzo, bo doświadczyła wielkiej, miłosiernej miłości Zbawiciela. Poszła za Nim i teraz mogła na nowo spotkać Go. Jakież to wspaniałe, że Jezus na zwiastunkę największej prawdy, właśnie prawdy o zmartwychwstaniu, wybrał tę prostą, kochającą Go kobietę, oddaną Mu i tak bardzo wierną. Zobaczmy, ani apostołowie, którzy po śmierci Jezusa rozproszyli się, przeżywali pewnego rodzaju kryzys, może wewnętrzne załamanie, a myśmy się spodziewali. A kobiety rano idą do grobu, pośród nich pierwsza Maria Magdalena i doświadcza takiej wielkiej łaski. Kochani, Ojciec Święty Franciszek w krótkim liście czy w słowie tłumaczącym, motywującym ustanowienie tego święta przypomina właśnie, że Maria Magdalena ma zaszczyt być prima testis, pierwszym świadkiem zmartwychwstania Pana. Pierwsza, która zobaczyła pusty grób i pierwszą jest, która usłyszała prawdę o zmartwychwstaniu. Pan Jezus okazał jej szczególne względy i miłosierdzie. Tej kobiecie, która szukając Go z bólem i łzami w ogrodzie, potwierdziła tymi łzami i wytrwałością wielką miłość do Zbawiciela. Ojciec Święty przypomina taki obraz i zestawia 2 kobiety w ogrodzie. Jedna Ewa w rajskim ogrodzie, która przez odstępstwo i nieposłuszeństwo Bogu przynosi śmierć. I druga w ogrodzie, gdzie był położony Chrystus, właśnie Maria Magdalena, która ogłasza na nowo życie prawdziwe. Bo Chrystus, który zmartwychwstaje, pokazuje, że jest Panem życia i śmierci. Dla Niego śmierć już nie istnieje. I wszyscy, którzy uwierzą w Niego i pójdą za Nim, i będą z Nim żyli, również będą wyzwoleni od więzów śmierci.
To cudowny przekaz. Bardzo ważna druga rzecz. Właśnie kiedy Pan Jezus powiedział do Marii Magdaleny: nie zatrzymuj mnie. W tekście łacińskim jest nolime tangere, nie dotykaj mnie. Zwraca bardzo uwagę na istotną rzecz. Mianowicie nie chcę, żeby Maria doświadczyła tego dotknięcia tylko fizycznego. Chcę, żeby dotknęła go bardzo mocno duchowo. I to jest również jakby wskazanie dla całego Kościoła, że nasza wiara nie ma opierać się tylko na doświadczeniach zewnętrznych, na doznaniach, na dociekaniach naukowych, ale mamy przyjąć prawdziwie, z wiarą, czyli z wielkim zaufaniem Panu Bogu, prawdę o zmartwychwstaniu. I tak samo wszystkie prawdy Boże, te, które Bóg objawia. Abyśmy nie uciekali się i nie szukali znaków tylko i potwierdzenia i cudów, ale byśmy naprawdę Panu Bogu uwierzyli. Kochani, Maria Magdalena właśnie dlatego, że była naocznym świadkiem zmartwychwstałego Pana Jezusa, świadkiem Jego zmartwychwstania, spotkania, które na pewno i bardzo jeszcze umocniło ją w tej prawdzie i szła ją głosić, nazwana została przez doktorów Kościoła, przez świętych teologów apostołką apostołów. Bo ona, to ona apostołom zaniosła tę radosną wieść. Ona powiedziała, że widziałam Pana i powiedziała też, co jej powiedział. Czego nas uczy święta Maria Magdalena? Przede wszystkim wielkiej miłości. Miłości do Boga. Miłości, która wypływa z tego głębokiego spotkania z Panem Bogiem, z Chrystusem. Z Chrystusem zmartwychwstałym, który przychodzi do nas, bo przecież Eucharystia to ponowienie i Golgoty, ale i Jego zmartwychwstania. Przyjęcie Chrystusa w Komunii Świętej to przyjęcie Chrystusa chwalebnego. Jego ciała, boskiego ciała, ale właśnie chwalebnego. Takiego, w jakim objawił się Marii Magdalenie. Uwielbionego ciała. Uczy nas wielkiej wierności. Uczniowie przyszli, odeszli. A ona nadal stała przy grobie i jeszcze płakała. A ta wierność przyniosła jej właśnie spotkanie z Panem. Jakże potrzeba i nam wierności w naszej wierze, w naszych postanowieniach. Szczególna lekcja także dla każdego z nas, ale i dla kobiet, które może czasem czują się pokrzywdzone, że nie ma kapłaństwa kobiet. Nie, zobaczcie, nie trzeba szczególnego kapłaństwa hierarchicznego dla kobiet. Jest dla wszystkich kapłaństwo powszechne, w którym każdy z nas i każda z was są zaproszeni do tego, aby głosić Chrystusa swoim życiem. I to jest piękna misja. Jako matka, jako żona, jako nauczycielka, lekarz w każdym zawodzie, jako kobieta mogę czynić to z pełną mocą, kiedy żyję Chrystusem, kiedy modlę się, kiedy wypełniam swoje zadania, jakie mi Bóg postawił, jestem wtedy wspaniałą apostołką. To samo dotyczy i nas, mężczyzn. Jakże piękna postać, która nas dzisiaj inspiruje i zachęca, abyśmy również pomyśleli właśnie o tej tajemnicy zmartwychwstania, żeby przybliżyć jeszcze raz ten wielki moment z dziejów naszego zbawienia. Tak bardzo istotny dla każdego z nas, bo to właśnie zmartwychwstanie nadaje sens ludzkiemu życiu, nadaje sens naszym wysiłkom, cierpieniom, niepowodzeniom, krzyżowi, który często dźwigamy, który nas przybija. Ale widzimy właśnie, nieraz krzyż jest w pewnej ciemności, w pewnym tragizmie, a zmartwychwstanie staje się wielką światłością i nadaje temu wszystkiemu sens. Tak więc dziś ze świętą Marią
Magdaleną, dziękujmy Panu za dar spotkania z Nim. Prośmy, aby te nasze spotkania z Chrystusem zmartwychwstałym, chwalebnym, by były jak najczęstsze, abyśmy Go adorowali, abyśmy się w Niego wpatrywali, aby był On dla nas mocą i światłością i źródłem prawdziwej miłości, która przezwycięża wszelki lęk, wszelkie obawy, a daje nam nadzieję na życie wieczne z Nim w chwale. Amen. Wzywając orędownictwa Jasnogórskiej Maryi, przyzywając stawiennictwa świętej Marii Magdaleny, z ufnością skierujmy do miłosiernego Boga nasze gorące prośby. Za Kościół, opierający się na wierze w zmartwychwstanie Chrystusa, aby niezachwianie głosił tę prawdę utrudzonym i obciążonym, dając nadzieję na szczęśliwą przyszłość, Ciebie prosimy. Za pasterzy Kościoła, aby umiejętnie współpracowali z osobami świeckimi, wzajemnie ucząc się, jak rozpoznawać obecność Pana wśród Jego ludu, Ciebie prosimy. Za kobiety zaangażowane w życie społeczne, aby swoimi talentami, duchową głębią i intuicją ożywiały życie różnych grup, organizacji i narodów, Ciebie prosimy. Za wszystkich polecanych w tej mszy świętej, o Boże błogosławieństwo i o potrzebne łaski, Ciebie prosimy. Za zmarłych, szczególnie polecanych w tej mszy świętej, aby spotkawszy Jezusa Chrystusa, doświadczyli Jego miłosierdzia, dzięki któremu zostaną powołani do zmartwychwstania na życie wieczne. Ciebie prosimy. Za nas spotykających Pana Jezusa w Eucharystii, abyśmy rozpoznali w Nim naszego Mistrza i Pana i coraz chętniej uczyli się od Niego, jak kochać Pana Boga i bliźnich. Ciebie prosimy. Panie Jezu, Ty znasz nasze serca, daj nam rozpoznać się w swojej głębi, abyśmy nie pomylili Ciebie z nikim innym, ale z ufnością uznawali Twoją mądrość i według niej postępowali, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen. O Patronko święta w niebie, Ciebie Bóg nam dał za wzór. Dla swej chwały wybrał Ciebie spośród ziemi cór. Boś tak bardzo Go kochała, żeś Mu życie swe oddała. Więc Cię czcimy i wznosimy modłów naszych chór. Boś tak bardzo Go kochała, żeś Mu życie swe oddała. Więc Cię czcimy i wznosimy modłów naszych chór. Módlcie się, aby moją i waszą ofiarę przyjął Bóg, Ojciec Wszechmogący. Niech Pan przyjmie ofiarę z rąk Twoich na cześć i chwałę swojego imienia, a także na pożytek nasz i całego Kościoła Świętego. Wszechmogący Boże, przyjmij dary złożone w Święto świętej Marii Magdaleny, której posługę łaskawie przyjął Twój Syn jednorodzony, który żyje i króluje na wieki wieków. Amen. Pan z Wami. I z Duchem Twoim. Górę serca wznosimy je do Pana. I składajmy Panu Bogu naszemu. Godne to i sprawiedliwe. Za
naprawdę godne, to i sprawiedliwe, słuszne i zbawienne, abyśmy Ciebie, Wszechmogący Ojcze, wielki w miłosierdziu, nie mniej niż potędze, zawsze wysławiali przez Chrystusa naszego Pana. On w ogrodzie jawnie ukazał się Marii Magdalenie, która umiłowała Go żyjącego, widziała konającego na krzyżu, szukała złożonego w grobie i jako pierwsza uwielbiła Go zmartwychwstałego. On zaszczycił ją apostolską misją wobec apostołów, aby dobra nowina nowego życia dotarła aż na krańce świata. Dlatego i my ze wszystkimi aniołami świętymi wysławiamy Ciebie z radością wołając: Święty, 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 Pan Bóg zastępów, pełne są niebiosa i ziemia chwały Twojej. Hosanna na wysokości, błogosławiony, który idzie w imię Pańskie. Hosanna na wysokości. Zaprawdę święty jesteś, Boże, źródło wszelkiej świętości. Uświęć te dary mocą Twojego Ducha, aby stały się dla nas ciałem i krwią naszego Pana Jezusa Chrystusa. On to, gdy dobrowolnie wydał się na mękę, wziął chleb i dzięki Tobie składając, łamał i rozdawał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i jedzcie z tego wszyscy. To jest bowiem ciało moje, które za was będzie wydane. Podobnie po wieczerzy wziął kielich i ponownie dzięki Tobie składając, podał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i pijcie z niego wszyscy. To jest bowiem kielich krwi mojej, nowego i wiecznego przymierza, która za was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. To czyńcie na moją pamiątkę. Oto wielka tajemnica wiary. Głosimy śmierć Twoją, Panie Jezu. Wyznajemy Twoje zmartwychwstanie i oczekujemy Twego przyjścia w chwale. Wspominając śmierć i zmartwychwstanie Twojego Syna, ofiarujemy Tobie, Boże, chleb życia i kielich zbawienia. I dziękujemy, że nas wybrałeś, abyśmy stali przed Tobą i Tobie służyli. Pokornie błagamy, aby Duch Święty zjednoczył nas wszystkich przyjmujących ciało i krew Chrystusa. Pamiętaj, Boże, o Twoim Kościele na całej ziemi. Spraw, aby lud Twój wzrastał w miłości razem z naszym papieżem Franciszkiem, naszym biskupem Wacławem oraz całym duchowieństwem. Pamiętaj także o naszych zmarłych braciach i siostrach, którzy zasnęli za dzieją zmartwychwstania i o wszystkich, którzy w Twojej łasce odeszli z tego świata. Dopuść ich do oglądania Twojej światłości. Prosimy Cię, zmiłuj się nad nami wszystkimi i daj nam udział w życiu wiecznym. Z Najświętszą Bogorodzicą Dziewicą Marią, ze świętym Józefem, jej oblubieńcem, ze świętymi apostołami, świętą Marią Magdaleną i wszystkimi świętymi, którzy w ciągu wieków podobali się Tobie. Abyśmy z nimi wychwalali Ciebie przez Twojego Syna, Jezusa Chrystusa. Przez Chrystusa, z Chrystusem i w Chrystusie, Tobie, Boże Ojcze Wszechmogący, w jedności Ducha Świętego, wszelka cześć i chwała przez wszystkie wieki wieku. Amen. Pouczeni przez Zbawiciela i posłuszni Jego słowom, ośmielamy się mówić: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje.
wybaw nas, Panie, od zła wszelkiego i obdarz nasze czasy pokojem. Wspomóż nas w swoim miłosierdziu, abyśmy zawsze wolni od grzechu i bezpieczni od wszelkiego zamętu, pełni nadziei oczekiwali przyjścia naszego Zbawiciela, Jezusa Chrystusa. Panie Jezu Chryste, Ty powiedziałeś swoim apostołom, pokój wam zostawiam, pokój mój wam daję. Prosimy Cię, nie zważaj na grzechy nasze, lecz na wiarę swojego Kościoła i zgodnie z Twoją wolą napełniaj go pokojem i doprowadź do pełnej jedności, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen. Pokój Pański niech zawsze będzie z wami. I z duchem Twoim. Przekażcie sobie znak pokoju. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami. Baranku Boży, obdarz nas spokojem. Oto Baranek Boży, który gładzi grzechy świata. Błogosławieni, którzy zostali wezwani na Jego ucztę. Komunia Święta będzie udzielana w środę kaplicy. Jezu w posty utajony, daj mi serce Twoje daj. Tyś mi jeden ulubiony, Tyś mojego serca raj. Tyś mi w sercu zawsze miej.
Chrystus Pan karmi nas swoim świętym ciałem. Chwalmy Go na wieki. Chrystus Pan karmi nas swoim świętym ciałem. Chwalmy Go. Duchem całym wielbię Pana, Boga Zbawcę jedynego, bo w Nim samym odnajduję wszystką radość życia mego. Chrystus Pan karmi nas swoim świętym ciałem, chwalmy Go na wieki. Wielbię, bo chciał wejrzeć z nieba na swą sługę uniżoną, by mnie odtąd wszyscy ludzie mogli zwać błogosławioną. Chrystus Pan karmi nas swoim świętym ciałem. Chwalmy Go na wieki. Sprawił we mnie wielkie dzieła w swej dobroci niepojętej. On wszechmocny, On najwyższy, On sam jeden zawsze święty. Chrystus Pan karmi nas swoim świętym ciałem. Chwalmy Go na wieki. Módlmy się. Boże nasz Ojcze, niech przyjęcie Twojego sakramentu wzbudzi nas gorącą miłość, z jaką święta Maria Magdalena trwała przy Chrystusie swoim Mistrzu, który żyje i króluje na wieki wieków. Amen. Z ogłoszeń najważniejszych spowiedź odbywa się w wieczerniku, trwa do godziny 19:30. O 15:30 msza święta w intencji Ojczyzny, o 16:00 różaniec, msza święta w intencjach Ojca Świętego Franciszka, o 18:30. Zakon Paulinów przyjmuje kandydatów na kapłanów i braci zakonnych. Informacje szczegółowe można otrzymać przy furcie na sali rycerskiej. Obiekty muzealne czynne do godziny 17:00. Dziękujemy za ofiary na renowację Sanktuarium Jasnogórskiego. A w szczególny sposób pragniemy podziękować za ofiary złożone na generalny remont organów tu w Kaplicy Matki Bożej. Remont został przed tygodniem zakończony, ale w najbliższą niedzielę, 25 lipca, podczas mszy świętej o godzinie 11:00, transmitowanej przez telewizję pod przewodnictwem generała Paulinów ojca Arnolda Chrapkowskiego, będziemy dziękować za wszystkich dobrodziejów, ofiarodawców, którzy wsparli remont instrumentu. Przed mszą świętą pół godziny będzie koncert organowy wprowadzający nas, przygotowujący do liturgii. Po mszy świętej również druga część koncertu, a o 11:00, jak mówiłem, Eucharystia transmitowana przez Telewizję Polską, także przez nasz jasnogórski kanał YouTube i platformę TVP VOD. Dziękujemy wszystkim za okazane dobro, serce, za ochotną odpowiedź na to, abyśmy w tym trudnym czasie mogli jednak przeprowadzić tak wielkie dzieło. Kochani, zanim przyjmiemy błogosławieństwo, chcielibyśmy zawierzyć Matce Bożej samych siebie, rodziny nasze, jeszcze raz czcigodnych małżonków, którzy z synem kapłanem, księdzem Arturem przybywają, by dziękować za 55 lat małżeństwa państwo Danuta i Jan i wszystkie małżeństwa tu obecne. Niech odradza się w was łaska sakramentu małżeństwa, niech umacnia się wasza miłość.
Prośmy za pielgrzymów obecnych, tych, którzy zmierzają ku Jasnej Górze i tych, którzy przygotowują się do pielgrzymki podlaskiej, również grupy czwartej, Siedlec. Włączajmy raz jeszcze wszystkie intencje, które były w tej Eucharystii podejmowane, także wszystkie solenizantki dzisiejsze, Magdaleny, niech czują się ogarnięte wielką miłością naszą i modlitwą. Pod Twoją obronę uciekamy się, Święta Boża Rodzicielko, naszymi prośbami. Racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać. Panno chwalebna i błogosławiona, o Pani nasz, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza. Matko łaski Bożej, Pani nasza Jasnogórska, Święta Mario Magdaleno, niech Bóg wszystkim błogosławi, niech czyni nas świadkami spotkania z Chrystusem Zmartwychwstałym. Pan z wami i z Duchem Twoim, niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Idźcie w pokoju Chrystusa. Bogu niech będą dzięki. Zdrowaś Maryjo, Boga Rodzico, błagamy Ciebie, Święty.